Sponsorem programu jest PZU. Organizator programu Dobra Drużyna PZU. Aktywizację fizyczną dzieci warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Aby odpowiednio się rozwijały, zdrowa dieta i ruch to podstawa. Dzieci warto angażować czynnie w przygotowywanie posiłków. Poprzez zabawę uczą się, jakie produkty warto jeść, a których unikać. Jak myślicie, dlaczego trzeba jeść warzywa? Bo są zdrowe! A najzdrowsza jest papryka. Dlaczego najzdrowsza? No bo ma bardzo dużo witaminy C. Dzieci chętnie jedzą owoce i warzywa? Wiadomo, że bardziej preferują owoce, bo są słodsze, natomiast do warzyw też się skuszą. Rzeczywiście dominują owoce. W tym momencie gruszka, jabłuszko. W wakacje było szaleństwo, jeśli chodzi o arbuza. Warzywa troszeczkę mniej, bardziej w formie surowej jak marchewka, sałatki. Różnie bywa. A jak wyglądają zajęcia zachęcające do jedzenia owoców? Jeśli chodzi o zajęcia, to bardzo często pokazujemy obrazki, przynosimy świeże owoce, wspólnie kroimy, przygotowujemy, robimy sałatki, wprowadzamy degustacje, bo myślę, że jeżeli dziecko spróbuje, to jest szansa, że po prostu polubi, posmakuje i będzie sam sięgał po to w domu. Aż 80% polskich dzieci prowadzi siedzący tryb życia. Ponad połowa szkół i przedszkoli wspiera ich aktywność fizyczną. Jednak wciąż za mało szkół zapewnia dzieciom odpowiednią ilość zajęć sportowych. Czy dzieci chętnie biorą udział w zajęciach fizycznych? Oczywiście to jest najlepsza rozrywka dla nich. Tak na dobrą sprawę chętniej nawet korzystają z takich zajęć niż z książek. Pożytkują tą energię, która gdzieś tam im się nagromadzi. A jakie korzyści płyną z tej aktywności fizycznej, zwłaszcza u tak małych dzieci? Przede wszystkim takie, że w dzisiejszych czasach nasze dzieci są mega nabodźcowane, tak? Mają tablety, mają smartfony, mają telewizję, mają bajki, więc ta energia gdzieś w nich się zbiera, którą fajnie by było, żeby mieli gdzie wyrzucić. Czy są jakieś dzieci, które niechętnie uczestniczą w tych zajęciach sportowych? Są i to są dzieci, które powiedzmy, których rodzice też gdzieś tam wolą posiedzieć na kanapie, tak? Więc taka prośba do rodziców, że wyjdźmy z tymi dziećmi na zewnątrz, tak? Czy to rower, czy spacer, wpajajmy od małego, że aktywność fizyczna to jest coś, na co powinniśmy stawiać. Jakie zajęcia sportowe najbardziej lubisz? Z piłki nożnej. Piłkę nożną. A ty jakie lubisz zajęcia? Balet, taniec. Takie zajęcia tutaj na świeżym powietrzu lubicie? Tak. Prócz zajęć programowych coraz więcej placówek decyduje się na urozmaicenie aktywności sportowych. Sztuki walki u maluchów to nie żart. Dzieci już w wieku przedszkolnym mogą spróbować swoich sił na treningu aikido. Jakie korzyści płyną z uprawiania tej dyscypliny przez dzieci? Lepsza kondycja, lepsze samopoczucie, dotleniony mózg. Uwaga, uwaga. Sporo w ogóle dzieci trafia na aikido, bo mają problem z kręgosłupem i po prostu lekarz ortopeda je wysyła na aikido bądź jakąś pokrewną dyscyplinę. Jak wyglądają dokładnie takie zajęcia? To zależy od grupy. Tu mieliśmy grupę przedszkolną. Troszkę zabawy przeplatane, jak widać, jakimiś ćwiczeniami właśnie. Przewroty, pady w przód, w tył. Gotowi? Tak. Uwaga. Idź. Nie? Trudno jest takie dzieci małe uczyć, one się szybko nudzą. Więc nie można im robić treningu jak dla dorosłych, gdzie cały czas powtarza się to samo. Bo tak to wygląda na treningu dla dorosłych, gdzie ileś razy powtarzamy daną sekwencję ruchu, daną rzecz, żeby ona się stała nawykiem. Tutaj tak naprawdę trzeba co chwila coś zmieniać, żeby się nie nudziły. Tak więc te pierwsze lata to są takie bardzo zabawowe. Powiedzmy, dwa pierwsze lata, jeżeli ktoś zaczyna w wieku 5 lat, to jest zabawa i zajęcia ogólnorozwojowe z elementami aikido. Świadomość zdrowych posiłków, odpowiednia dawka ruchu dają możliwość lepszego rozwoju i kształtują dobre nawyki u dzieci. Thank you.
We'll be right back.